I przed nami już występ pierwszej gwiazdy, która na naszym parkiecie może tańczyć nawet z zamkniętymi oczami. Problem polega tylko na tym, żeby sędziowie swoje otworzyli bardzo szeroko. Ja wiem, że ten program to jest konkurs, że to jest świetna zabawa i wszyscy się doskonale bawimy, bo to jest przyjemne, taniec jest przyjemnością, ale wiesz, ja jestem tak skonstruowana, że nie potrafię się oszukać, nie potrafię siebie oszukiwać. To musi być tu i teraz i na 100%. Taka już jestem. Nie tańczę tylko kroczków, ja tańczę historię, ja tańczę emocje. Taniec zaczyna się w oczach. Chciałabym mieć taki luz, że wychodzę, zamykam oczy i a niech się dzieje, co chcę. A nie, jest tak, że ja zamykam oczy i to jest cholerna przyjemność, to jest super uczucie. Może tego nie widać w oczach, ale to jest tu pracuje wszystko, to wszystko tu. Janek sam mówi, Jezu, jak to mnie to serce bije, zaraz ci wyskoczy. To jest dla mnie bardzo ważne, co ja robię, jak to wygląda. Tam się dzieje coś, wiesz, magicznego na parkiecie. Tango argentyńskie zatańczy para numer 12. Natasza Urbańska i Jan Kliment. Proszę Państwa, był jeszcze trzeci bohater, konkurent Jana, Michał Uryniuk. Brawa. Dziękuję.